Witam Państwa na kanale Przepowiednie i Prorocy. Dzisiaj opowiem Państwu o wielkim Polaku, człowieku niezwykle odważnym, bo to, co robił, świadczy o nim, iż miał niezwykły hart ducha. Będzie to opowiadanie o pasterzu, który nigdy nie zostawił swoich owiec na pastwę losu. To opowieść o człowieku, który walczył z czerwonym diabłem i się nie ulokł. Wytrwał do końca. No i wreszcie z całą pewnością to prorok, gdyż zostawił nam proroctwo, które z wielką dokładnością w wielu przypadkach już wypełniło się. A na spełnienie reszty przepowiedni z nadzieją powinniśmy oczekiwać. To oczywiście historia życia arcybiskupa Jana Cieplaka. Znamy go jako autora bardzo ważnej przepowiedni dla Polaków. Ale gdy zacząłem zgłębiać historię życia tej postaci, bardzo mnie zafascynowała i wydaje mi się, że warto przybliżyć dla wszystkich całą historię życia tego znamienitego reprezentanta naszego narodu. To, co zrobił dla wiary, dla polskości, powinien wiedzieć każdy z Polaków. Arcybiskup Jan Cieplak urodził się w sierpniu 1857 roku w Dąbrowie Górniczej, a więc w przemysłowej części Polski, graniczącej z Górnym Śląskiem. W części Polski zupełnie niezwiązanej z terenami, gdzie później opatrzność Boża pchnęła arcybiskupa Jana Cieplaka. Według różnych źródeł ojciec Jana, Jacenty Cieplak, służył na kolei lub był górnikiem, czyli nie był to żaden hrabia, żaden książę. Jan Cieplak był reprezentantem polskiego ludu, polskiego narodu. W wieku 2 lat stracił matkę Julię z domu Bugajska. Był wychowywany przez babcię. W 1873 roku ukończył 4 klasy gimnazjum, a w 1878 roku Kieleckie Seminarium Duchowne. W tym samym roku przeprowadził się jako stypendysta diecezji kieleckiej na studia do Petersburga, gdzie mieszkał prawie 45 lat. Największy wpływ podczas studiów miał na Cieplaka przyszły arcybiskup Mohylewski, Bolesław Kłopotowski. Po ukończeniu studiów wykładał na swojej uczelni archeologię biblijną, liturgię, śpiew kościelny i teologię moralną i pastoralną. Od lipca 1889 roku objął kierownictwo wakującej katedry teologii dogmatycznej, w której pracował prawie 20 lat. We wrześniu 1889 roku Cieplak wszedł do senatu swojej uczelni i był jego członkiem do września 1908 roku. Jak wspominał absolwent, a następnie profesor Akademii, biskup Piotr Franciszek Buczys, w fatalnym klimacie petersburskim klerycy nieraz ulegali zniechęceniu, czarnym myślom i skrupułom. Ksiądz Cieplak umiał w czasie spowiedzi natknąć ich nadzieją i zachęcić do wytrwania. Wszechstronna działalność Cieplaka została doceniona przez władze duchowne, które kilkakrotnie wysuwały jego kandydaturę na stanowiska rektora różnych seminariów duchownych. W Petersburgu w 1893 roku, w Kielcach oraz w Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej w 1907, w 1909, w 1913. Rząd carski za każdym razem odrzucał jednak takie prośby, czując w arcybiskupie, w przyszłym arcybiskupie, wielkie zagrożenie dla siebie. W grudniu 1908 roku otrzymał święcenia biskupie w kościele świętej Katarzyny. W tym samym roku został przewodniczącym rzymskokatolickiego kolegium duchownego. Jednak w 1910 roku odsunięto go od pełnienia tej funkcji ze względu na konflikt z władzami carskimi. Uznały one ówczesną wizytację kanoniczną Cieplaka na terenie guberni mińskiej za propagandę katolicką, a jego wystąpienia za mające charakter polityczny,
w kierunku antypaństwowym. Wizytację przerwano w sierpniu 1910 roku, nakazując Cieplakowi powrót do Petersburga. Zakazano mu też wyjazdów, odebrano pensję i ustalono dozór policyjny. We wrześniu 1911 roku uzyskał zgodę władz carskich na wizytację parafii w centralnej Rosji, tym razem w towarzystwie tajnej policji. Podróży nie przerwano, ale również i ta wizytacja została źle oceniona przez władze. Skutkiem czego odebrano mu całe uposażenie. Karę cofnięto dopiero w 1913 roku z okazji jubileuszu dynastii Romanowów. Po wybuchu rewolucji październikowej oczywiście komuna zaczęła walczyć z religią, ze wszystkimi przejawami religijności, a szczególnie z religią katolicką. Od połowy 1919 roku uwięzili oni arcybiskupa Edwarda Ropa. I w tym momencie biskup Jan Cieplak przejął kierowanie archidiecezją jako wikariusz generalny. 19 kwietnia tego roku otrzymał on tytuł arcybiskupa. Osobiście interweniował u władz bolszewickich o uwolnienie Ropa. A 25 czerwca wezwał wszystkich wiernych Piotrogrodu do kościoła świętej Katarzyny, skąd wyruszyła procesja do siedziby piotrogrodzkiej bezpieki, czyli tego osławionego czeka, z modlitwą o zwolnienie arcybiskupa. Sprzeciwiał się nacjonalizacji budynków kościelnych, kontrolowaniu ich przez komitety parafialne i konfiskacie majątku kościelnego pod pretekstem niesienia pomocy głodującym na Powążu. W tym samym czasie organizował zbiórki środków na rzecz ofiar głodu, zarówno mieszkańców Powąża, jak i jeńców, między innymi polskich i węgierskich. Protestował także przeciwko profanacji relikwii błogosławionego Andrzeja Boboli w Połocku. W trakcie dwukrotnie podejmowanych prób otwarcia relikwiarza rzekomo z inicjatywy mas pracujących w 1919 roku i w 1922. Za jego czasów przy parafiach w Piotrogrodzie zorganizowano tajne szkoły, w których nauczano religii, a w latach 1921-23 działało nielegalne seminarium duchowne. Gdy aresztowano go w marcu 1920 roku, duchowieństwo z księdzem prałatem Butkiewiczem na czele postanowiło zwołać do kościoła świętej Katarzyny wiernych Piotrogrodu, aby z nimi wespół umówić, co dalej przedsięwziąć. Zebrało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ponieważ kościół nie mógł wszystkich pomieścić, większość zajęła miejsce na podwórzach kościelnych i na ulicach. Bolszewicy wobec takiego tłumu nie wiedzieli, co robić. Starali się wypędzić ludzi z kościoła, bili, popychali i odbierali chorągwie. Przed kościołem kilka osób raniono, strzelając do tłumu. Wierni nie użyli siły fizycznej i protestowali tylko słowami. Arcybiskup Jan Cieplak w marcu 1923 roku został osadzony w moskiewskim więzieniu, skazany na śmierć przez bolszewików 25 marca. Za akcję kontrrewolucyjną poprzez szerzenie zabobonów zachował się godnie, jak przystało na hierarchę kościoła katolickiego. Skazany na karę śmierci, którą pod wpływem protestów międzynarodowych i ostrzeżenia ze strony Polski, karę śmierci zastąpiono 10 latami więzienia. Cały świat ówczesny był pod wrażeniem tej sprawy. Wtedy jeszcze Europą nie rządzili socjaliści, kuzyni bolszewików. Bolszewia musiała się liczyć z opinią Europy. Zamieniono karę śmierci na więzienie, a potem wypuszczono biskupa na wolność. W kwietniu 1924 roku wrócił do Polski, witany manifestacyjnie jako bohater narodowy i obrońca wiary katolickiej. Nie cieszył się z wolności. Wiedział, że pozostawił w Rosji setki tysięcy bezbronnych, wystawionych na najdziksze bolszewickie prześladowania wiernych. Płakał nad losem swojego najwierniejszego kapłana i współpracownika, księdza
Konstantego Butkiewicza, którego bolszewicy w 1923 roku zamordowali na Łubiance. Biskup wyjechał do Rzymu i złożył Piusowi XI dokładny raport z tego, co się dzieje z Kościołem katolickim pod rządami bolszewi w Rosji. Podziękował mu też za wstawiennictwo. Był gorącym orędownikiem kanonizacji błogosławionego Andrzeja Boboli, którego relikwii bronił przed zbezczeszczeniem w Bolszewii. Przez kilka miesięcy wizytował z poświęceniem kościoły katolickie w Stanach Zjednoczonych. Odwiedził ponad kilkaset, pracował ponad siły, co nadszarpnęło jego zdrowie. Z woli Piusa XI został 14 grudnia 1925 roku arcybiskupem wileńskim. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla narodu polskiego uhonorował go wielką wstęgą orderu Polonia Restituta. Do objęcia arcybiskupstwa wileńskiego już nie doszło. Arcybiskup umarł 17 lutego 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Ciało sprowadzono na koszt państwa do Wilna, gdzie 16 marca 1926 roku zostało uroczyście złożone z honorami wojskowymi w obecności prezydenta RP w katedrze wileńskiej. Z archibiskupem Janem Cieplakiem związane jest bardzo ważne proroctwo, które jest bardzo znane i w sumie arcybiskup Jan Cieplak właśnie z tego proroctwa jest najbardziej znany, a nie z tego, co zrobił dla Polski, dla narodu polskiego i dla Kościoła katolickiego. Pozwolę sobie przeczytać to proroctwo, które jest w formie wiersza, a następnie w skrócie je omówię. Oto treść proroctwa. Anioł na gwiazdy pokazał i rzecze: patrz, to wszechświata pisane są losy i ręką Bożą rzucane w kolei tak, jak Bóg ułożył losy człowiecze. A tej, o którą się modlił i płakał, ojczyźnie twojej, Bóg wyznaczył dzieje. Lecz patrz, już dla niej lepsze jutro dnieje. Niedługo będzie jęczeć pod przemocą. Gdy od tej chwili ćwierć wieku przeminie, świat się pożogą zrumieni i rzeka krwi się przeleje. A z łun tych pożarów Polska wyjdzie wolna. Mąż ją wywiedzie, pomazaniec Boży. Na straży ziem tych swe serce położy, lecz odrzuć radość i módl się w pokorze. Ciężko doświadczą was wyroki Boże, nim się następne ćwierćwiecze przechyli. Wilk z krwawą paszczą, wiecznie mordu głodny, co się pod znakiem krzyża zawsze chowa. Krzyż splugawiony znów weźmie za godło. Pocznie narody pożerać dokoła. Krwawe swe ślepia ku wschodowi zwróci. Zastęp pancerny na kształt chmury ptactwa całą potęgę na kraj twój rzuci. A drugi niedźwiedź zdradziecki, co młotem kościoły wali, który prawo Boże wokół depta, nóż wam w plecy wrazi. Próżno dobywać będziecie oręża. Na ten raz w walce on zwycięża. Lecz zginie własnym jadem zatruty. Wicher z południa zawieje na państwa, runie na jeźdźca i przemoc tyrańska. Wilk z krwawą paszczą, zewsząd osaczony, choć wszystkim groził, dookoła ściśnięty, próżno się miotać będzie jak szalony. W bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty. Niedźwiedź, co dotąd zżerał własne dzieci, krwią się zachłyśnie własną i upadnie. Ten niby olbrzym przed karłem z północy drugi cios straszny z południa otrzyma, a smok ze wschodu dobije olbrzyma. Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni. W stolicy pańskiej tajne dokumenta ze 113 papież wyjmie szafy. W Rzymie się pocznie odrodzenie świata. Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy. Gdy zacznie mijać strasznie sroga zima, od Boga danym będzie znak widomy. Od gór i stepów idzie wybawienie. Pokój się Boży ustali w Warszawie. Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie Polska ku morzom granicami sięgnie.
Dla tych, co cierpią, przyjdzie dzień wesela. Dla tych, co wątpią, dzień sądu i kary. Tak mówił anioł i uleciał w gwiazdy, a jam się ocknął na swoim klęczniku. I jeszcze słyszał, jak mówił z daleka. Niech się twój naród burzy nie ulęknie. Gdy Bogu ufa, to w gromach nie pęknie. Ręka go Boża przywiedzie wśród nocy. I nim nadejdą dni lata gorące, w proch zetrze wrogów i wynijdzie słońce. Przy interpretacji tej przepowiedni bardzo ważne są daty. Najbardziej prawdopodobną datą tej przepowiedni, powstania tej przepowiedni jest 27 marca 1889 roku. No bo co mówi przepowiednia? Gdy od tej chwili ćwierć wieku przeminie, świat się pożogą zrumieni i rzeka krwi się przeleje. No wyraźnie jest tutaj odniesienie do pierwszej wojny światowej. A ćwierć wieku, czyli 25 lat, jeżeli dodamy do daty przepowiedni, czyli do 1889 roku, mamy dokładnie 1914 rok. Rok, w którym wybuchła pierwsza wojna światowa. A co dalej? A z łun tych pożarów Polska wyjdzie wolna. Mąż ją wywiedzie, pomazaniec Boży. Na straży ziem tych swe serce położy. No jednoznacznie nasuwa się przeświadczenie, że taką osobą, o której mowa jest tutaj w przepowiedni, jest Józef Piłsudski, bo on swoje serce chyba najbardziej położył, aczkolwiek byli także inni, którzy się zasłużyli, że Polska doszła do niepodległości. No ale Piłsudski cały czas jak gdyby stał na straży, dopóki żył, że Polska po prostu jakoś rozwijała się i jeszcze nie zbierały się czarne chmury nad Polską za życia Piłsudskiego. Dalej przypowiednia mówi tak. Lecz odrzuć radość i módl się w pokorze. Ciężko doświadczą was wyroki Boże, nim się następne ćwierćwiecze przechyli. Czyli następne ćwierćwiecze licząc od 1914 roku, bo do tego 14 roku doszliśmy w datach. Czyli 20 lat to jest do 14, 34 plus 5, mamy 39. Znowu jest dokładna data i wielka zbieżność. Wilk z krwawą paszczą, wiecznie mordu głodny, co się pod znakiem krzyża zawsze chowa. Krzyż splugawiony znów weźmie za godło. Pocznie narody pożerać dookoła. Ten wilk to wiadomo, że to są Niemcy hitlerowskie, które po prostu w zasadzie od czasów krzyżactwa się niewiele zmieniły. I nie zmieniły na pewno swojego nastawienia w stosunku do innych narodów będących na wschodzie. Te narody, które zostały pożarte przez nich, no to jednoznacznie można powiedzieć, że to są Austria i Czechosłowacja, które przed wrześniem 1939 zostały już wchłonięte przez Niemcy. Krwawe swe ślepia ku wschodowi zwróci. Zastęp pancerny na kształt chmury ptactwa całą potęgę na kraj twój rzuci, a drugi niedźwiedź zdradziecki, co młotem kościoły wali, który prawo Boże wokół depta, nóż wam w plecy wrazi. No, jest tutaj w krótkim wierszyku opisana cała historia września 1939 roku. W zasadzie więcej nie trzeba nic dodawać. Wilk z krwawą paszczą, zewsząd osaczony, choć wszystkim groził, dokoła ściśnięty, próżno się miotać będzie jak szalony. W bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty. Wilk z krwawą paszczą to oczywiście Niemcy, które doszły na przełomie 1942 i 1943 roku do Wołgi w Stalingradzie. No i właśnie tam zostali ściśnięci i w pień wycięci z tego wojska 300-tysięcznego, z tej armii olbrzymiej niemieckiej, tylko 5 tysięcy ludzi wróciło po wojnie, po śmierci Stalina do Niemiec.
Dalej przepowiednia idzie do opisu Związku Radzieckiego i Rosji. Niedźwiedź, co dotąd zżerał własne dzieci, krwią się zachłyśnie własną i upadnie. Związek Radziecki rozsypał się od środka. Pokazał swoją wewnętrzną słabość. Ludzie przestali wierzyć w tę ideę, w tę ideologię, która była im lansowana przez wiele, wiele lat. Dlatego to państwo upadło. Ale została oczywiście jeszcze Rosja, która jak gdyby chce nawiązywać do spuścizny Związku Radzieckiego i wszystkie te państwa, które wcześniej były republikami związkowymi, dalej chce łączyć, idzie w tą samą stronę. Ten niby olbrzym przed karłem z północy drugi cios straszny z południa otrzyma, a smok ze wschodu dobije olbrzyma. No, słowa te na pewno tyczą się czasów przyszłych. Ciężko jest zinterpretować, kto jest tym karłem z północy. Drugi cios straszny z południa otrzyma. No tutaj to jest wiele krajów muzułmańskich, które mogą jak gdyby wpasować się w ten drugi cios straszny z południa. A smok ze wschodu, który ma dobić olbrzyma, to jednoznacznie są Chiny. Symbolem Chin jest właśnie smok. Dalej przepowiednia mówi. Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni. W stolicy pańskiej tajne dokumenta ze 113 papież wyjmie szafy. Jest tutaj mowa o tym, że dokumenty, które zostaną ujawnione w Watykanie, wpłyną w bardzo istotny sposób na losy całego świata. W dalszej części przepowiednia mówi, w Rzymie się pocznie odrodzenie świata. Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy. Gdy zacznie mijać strasznie sroga zima, od Boga danym będzie znak widomy. Od gór i stepów idzie wybawienie. No, jest to jak gdyby potwierdzenie słów, które już wcześniej przytoczyłem, iż w Rzymie to, co zostanie powiedziane, wpłynie na odrodzenie moralne świata. Bóg wstrząśnie ziemią i powalą się domy, no to jednoznacznie mówi się o tym, że będzie bardzo wielka katastrofa na świecie. I po tej zimie, która będzie z tym związana, przyjdzie wybawienie na świat i pokój. A o losach Polski przepowiednia mówi w ten sposób. Pokój się Boży ustali w Warszawie. Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie Polska ku morzom granicami sięgnie. Dla tych, co cierpią, przyjdzie dzień wesela. Dla tych, co wątpią, dzień sądu i kary. Przepowiednia mówi, że z tych wielkich zmian i przekształceń, jakie przyjdą na świat, Polska wyjdzie obronną ręką, że to tutaj będzie ustanawiany pokój. Tak jak kiedyś był w Paryżu, czy kiedyś jeszcze wcześniej we Wiedniu, to w Polsce, w Warszawie będzie ustanowiony pokój światowy. Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie Polska ku morzom granicami sięgnie. Zawsze, jeżeli ja słyszę takie słowa, kojarzy mi się koncepcja Międzymorza i tego, co jest z nią związane. Jest wiele narodów, które chciałyby jak gdyby łączyć się z tą koncepcją już teraz. Na koniec przepowiednia tak naprawdę mówi, po co ona została wypowiedziana, dla kogo jest adresowana i co ma spowodować wśród ludzi wierzących. Tak mówił anioł i uleciał w gwiazdy, a Jam się ocknął na swoim klęczniku i jeszcze słyszał, jak mówił z daleka. Niech się twój naród burzy nie ulęknie, gdy Bogu ufa, to w gromach nie pęknie. Ręka go Boża przewiedzie wśród nocy i nim nadejdą lata gorące, w proch zetrze wrogów i wynijdzie słońce. Przepowiednia została opublikowana przed I wojną światową. Dlatego jest tak cenna dla nas. Jednoznacznie przepowiednia jest nam dana po to, abyśmy nie zwątpili i ufali Panu Bogu,
a każdy dostanie to, na co zasługuje. Biorąc pod uwagę postać arcybiskupa Jana Cieplaka, a w szczególności jakim był człowiekiem za życia i fakty, które do tej pory spełniły się w omawianej przepowiedni, osobiście wierzę, iż warto czekać i ufać Panu Bogu, a dalsza część przepowiedni spełni się. Do wszystkich z Państwa, którym podoba się to, co robimy na naszym kanale, zwracam się z prośbą o danie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Po zasubskrybowaniu kliknięcie w dzwoneczek spowoduje, że pojawi się dla subskrybentów informacja o nowym filmie na naszym kanale. Zostańcie z Bogiem.